Przed wami szyderczy skrót filmu o taksówkarzu, który zostaje zmuszony do grania roli płatnego zabójcy, więc gra ich wszystkich. A teraz wysiądzie nam pompa. No, God, please, no! Gdzieś w hurtowni raka kamper oddaje strzał, wyrywając gilotynę z sandałów, po czym workowi z bio przygląda się wujek Czarek, który puszcza gila na wizji, gdy komisarz ryba twierdzi, że nie ma żadnego killera, no to tytuł wprowadza troszeczkę w błąd. Po czym Jurek wraca z fajkami do zalanego klienta, który narzeka, że miały być bez filtra i każe się wieść do Zygmunta. Na końcu czeka niezły twist te trzy osoby, które nie oglądały. A później Latino Americano dogaduje się z Lipskim i Siarą na kupno Pałacu Kultury, ale tylko pod warunkiem, że zapłaci kontenerem gotówki, bo inaczej nie byłoby filmu, z którym na lotnisku Chopina będzie czekał niejaki Waldek, mając ze sobą drugą połowę porwanego banknotu. Trzeba było rozerwać kartę kredytową, po co się po czym Bailando stwierdza, że leci dalej w świat po kolejne Pałace Kultury, co robi na Siarze niemałe wrażenie. Mają rozmach, A później Tommy Shelby z Tesco udaje, że włamanie się do Poloneza wymaga czegoś więcej niż pociągnięcia za klamkę, wyciągając z bagażnika snajperkę, a oddział statystów zgarnia zszokowanego Jerzego. Moja żona miała na drugie pomyłkę. Czy ty zapomniałeś, że ona zieje ogniem? I zakuty Bidok trafia w pozycji przyczajonego żółwia przed komisję, składającą się z ryby, prokuratora i Szymona Majewskiego, którego Machulski brał pod uwagę do głównej roli. Serio? Przecież on nie umie nawet zagrać samego siebie w reklamach. A gdy Jerzy Killer twierdzi, że nie jest killerem i to pomyłka, komisarz Balboa w złości nokautuje worki treningowe. Spokój! Grożąc mu karą śmierci i każąc gadać, ale Jureczek ani myśli się rozkraczyć, więc wrzucają go do celi z kudłatym, który z początku ewidentnie chce go wyjechać. Jeśli będzie miał szczęście, ale przekonany, że to prawdziwy killer, otacza go szacunkiem oraz opieką. O, totalnie źle go oceniłem, jak miło. Więc farbowany lisek chytrusek gra swoją rolę, bajko pisząc, jak sprytnie likwidował swoje ofiary, gdy największy zakapior brutalnie odbiera kiełbachę X-owi, ale Jerzy się wycwania, bo swoim już zjadł. Spodziewałbym się kogoś zupełnie innego, wiedząc, że słynie z dobierania się do kiełbas chłopaków. A tymczasem Małgorzata Foremnia, która miała jeszcze rude włosy i zielone gały, bo to jeszcze za czasów, gdy Ibisz był stary, urabia Marka z Konratem na gwiazdę telewizji, żeby dał jej wywiad z seryjnym pozerem, który wyznaje, że jego pierwszym zabójstwem było zepchnięcie nauczyciela w górach na zlecenie samorządu, a my naszego tylko katowaliśmy, ale z nas leszcze. Po czym Pupcia wyjawia na wizji, że z usług killera korzystał niejaki Stefan Siara-Siarzewski, który właśnie to ogląda i nie jest zachwycony. Cycki se usmasz. A, to jeszcze nie ta scena. A tymczasem na wakacjach za granicą chłopaki oferują Jurkowi swoje oszczędności za ubicie miłośnika cudzych kiełbas, którego niechcący częstuje nakrętką od solniczki i bydle zdycha. O nie, nikt mu nie pomógł, wszyscy trafią do więzienia. Więc Jeżozwierz rusza na inne wakacje, gdy niuńka ciśnie dyrektora gdzie dokładnie, na co w końcu odpowiada, ale w stylu dziewczyny zapytanej z iloma facetami spała. Wiem, ale nie powiem. Ty szmat! I gdy Kuba Sienkiewicz z jakiegoś powodu śpiewa o pedałach, konwój nagle się zatrzymuje, bo wysiadła pompa paliwowa, więc Jerzy, korzystając z okazji, pyta, czy może się zeszczać, ale słyszy: lej w gacie, killer! Czy ty się nie boisz udawanych zabójców? Po czym zjawia się dwóch ludzi Siary i typ, który w sumie tu dowodzi, stwierdza, że w sumie to wie, kogo przewozi, ale w sumie to nie wie, kto sporządzi raport z akcji, więc przekazuje im więźnia. W sumie dobry chłopak. Mam cię w dupie! O ty w szopier! Po czym dowożą killera prosto do rezydencji Siary, który siada z nim do obiadu. Kto wciąga białą kiełbasę poza Wielkanocą? Nie mogąc uwierzyć, że taki profesjonalista kontaktujący się zawsze zdalnie dał się złapać, na co Cezary odpowiada, że też chciałby wiedzieć, jak to się stało. Może jest taksówkarzem, który przez pomyłkę został wzięty za płatnego zabójcę? Nie wiem, głośno myślę. A tymczasem ryba, śpiewając, że widział orła cień, dzwoni do bazy. Do ryba, wzywam cię, akwarium. Dowiadując się, że żuk z killerem nie dojechał, więc natychmiast zawraca i wstawia
koguta na gaz. Bo gdyby dalej jechał prosto, to już nie byłoby tak dramatycznie. A gdy chłopacy są już dobrze ululani, zjawia się szanowna pani małżonka Siarzewskiego. To jest moja żona Lafirynda, to jest mój najlepszy przyjaciel. O, bardzo mi miło, Łukasz Cegiełka, dziwkarz. Która uprzejmie oferuje gościowi kanapki, tudzież usmażenie jaj. Cycki se usmaż. Po czym oglądają ze Stefanem w TV Ewkę, którą gospodarz uważa za telewizyjną prostytutkę, ale Cezary jej broni, twierdząc, że jest bardzo ładna i miła. Ten kur... Ona się nadaje, a ty mówisz, że jest miła i że jest miła. A najgorsze z tego wszystkiego jest to, że jest miła. Na co Siarka wyśmiewa go, że pięknych kobiet to on jeszcze nie widział i wyciąga komórkę. Memory, find. Siara. I wszystko jasne. No właśnie tak nie do końca. Po czym magicznie zjawiają się dwa przedmioty w kształcie kobiet, a Stefan zleca killerowi zdjęcie niunki z telewizora i Lipskiego, któremu najpierw musi odebrać połowę banknotu. Zawsze o połowę łatwiej niż cały. A tymczasem nadinspektor objeżdża jełopów zadanie dupy z killerem, pozwalając rybie na łamanie paragrafów, żeby tylko go dorwał i każąc mu być jak bulterier. Będę. Jak wściekły byk. Będę. Jak Tommy Lee Jones wścigany. Będę. No, to spieprza. Po czym wujek Czarek buja się po wawce nową furą od Siary, mijając prawie niedostrzegalne ludzkim okiem lokowanie produktu. Nadal nie jestem pewien, czy tam był. A w nowym mieszkaniu nadrabia klasyki kina akcji, pazurując później przed lustrem. You talking to me? Każdy youtuber musiał od czegoś zacząć. Po czym w kolejnym lokowaniu, którego koliber by nie spostrzegł, Siara dzwoni do niunki, ostrzegając ją, że killer dostał na nią zlecenie, bo kultura nakazuje ostrzegać swoje ofiary. I już chwilę później Jurek łapie ją w mieszkaniu, robiąc wszystko, co może, żeby myślała, że zaraz rozsadzi jej czaszkę, ale okazuje się, że to tylko żarty. To śmieszne, bo myślała, że naprawdę umrze. Jerzy Killer to kawał, przekonując ją, że tak naprawdę nie jest killerem i wyjawiając, że Siara zlecił zamordowanie jej i Lipskiego. A tymczasem ryba odbiera ze schroniska bardzo niegrzecznego pieska. Dzień dobry, panie komisarzu. Ten kundel gada. I ładuje go do bagażnika, wywożąc pod most, gdzie oferuje postrzelenie w kolano, pytając, gdzie jest killer, ale że wąski gówno wie, okoń każe mu o wszystkim raportować. Bo braku informacji nigdy za wiele. A tymczasem na WikiFit Cezary namacza nabiał w wannie, gdy odwiedza go pani Lafirynda, na widok której reaguje szczaniem sobie do morty. Nie oceniam. Po czym kobita twierdzi, że Siara kupił to mieszkanie i pukał sobie w nim małolatów z podstawówki obok. Zaraz, czyli Siara jest pedo... Kontynuujmy. Narzekając, jaki to Stefan jest dla niej przykry i nie daje jej żadnej kasy, więc dobroduszny Jurek wręcza jej $300. Co ja sobie za to kupię, maciki? A my narzekamy na wysoki ZUS. Po czym Richardina wyjaśnia, że Siara chce zgarnąć cały cash za Pałac Kultury i tak naprawdę wyciągnął Jurka z pudła nie dlatego, że tak go lubi, ale żeby sprzątnął Lipskiego. Ostatnia rzecz, jakiej spodziewałbym się po gangsterze. A następnie pupcia proponuje, żeby sprzątnąć i Lipskiego i Siarę, zgarniając cały pieniądz, ale szczegóły przekaże mu dopiero w kolejnej scenie. Będziemy czekać, Lafirindo. Po czym Cezar zakłada szybko pizzerię z własnym logo, przyłażąc pod przykrywką do Lipskiego, któremu wyjawia, że Siara zlecił na niego zamach. Chce pan o tym porozmawiać? Bardzo a jego mać chętnie. Ej, tak samo reagują sprzedawcy, gdy pytam ich o pomoc. Więc zjeżony senator oferuje mu 10 razy tyle, co Siara, żeby ubił tamtego Judasza zamiast jego. Czyli wyciągnie go 10 razy z pudła i zamówi tupeczki? Spoko. I dogadują się na okazanie trupa w piątek przed 8, po czym Jurek w kolejnym stroju halloweenowym spotyka się z Kasią Monroe, która opowiada mu o połówce banknotu potrzebnej do odebrania kontenera pieniędzy. To wiele wyjaśnia, Lafirindo, dzięki. Po czym wybierają z Ewką najładniejszego wraka kudłatego, pozorując śmiertelny wypadek Lipskiego, który killer pokazuje później Siarze na magnetofonie, udając, że to na żywo. Też tak robiłem po śmierci dziadka, dopóki przychodziła renta. Po czym Jurek wraca do mieszkania, w którym czai się pirania, ale wraca po klucze do samochodu, gdzie ładuje się do niego wąski, każąc odjeżdżać, gdy ryba wali do nich z armaty w przypadkowego typa. Nie mieli kasy na zamknięcie osiedla, więc. Po czym konfident ląduje na bruku, dzwoniąc do ryby i ostrzegając przed jutrzejszą zadymą na lotnisku, a Cezary nocuje u Ewy, której sugeruje, że ostatniego dnia przed akcją chyba powinni kopulować i scena się kończy. Myślicie, że to zrobili? A w piątek dosypuje Siarze do kawy środek usypiający, ale ten odmawia, bo pi kawa, więc kudłaty spsiukuje go pronto i od razu zasypia, gdy Cezary niesie połowę banknotu w ręcznie zwalnianym tempie, bo slow motion było wtedy jeszcze bardzo drogie. Po czym pokazuje pseudo zwłoki Lipskiemu, który na
dala jej z kija, a później daje połówkę banknotu Jerzemu, żeby on odebrał kontener, bo sam ma za dużo do stracenia, a killer jest taki fajny i przystojny. Oj, przestań. A później Laferynda skacze z radości, że jej faga zdechł, po czym zdejmują siarze śmierć z twarzy i Cezary dokańcza wręczenie banknotu, który Stefan oddaje jemu, bo tam jest zamknięty Rambo. Nie ten film. Po czym na lotnisku ekipy Siary i Lipskiego na siebie wpadają, waląc z kapiszonów, gdy wszystko nagrywa ekipa Ewki, a dźwiękowiec podsumowuje stan polskiego kina aktualny do dziś. Ale dźwięk mamy do bani. Trzeba będzie potem dograć te strzały, bo mam tylko jakieś takie bzyknięcie. Nie przesadzaj, dźwięk w polskich filmach jest super. A gdy zostaje już tylko walka pierdołowatych bossów, zatrzymuje ich Ryba, który później wpada na Richardinę, uświadamiając jej, że Siara jednak żyje, co wykoleja ją z szyn. Nie kusi pani? A później Cezary podjeżdża z kontenerem i zabiera Ewkę na szrot, gdzie nachodzi ich prawdziwy pan killer, klient Cezarego z początku, który podrzucił mu giwerę i dał cynk psiarni. Morderca rozumiem, ale konfident, więc próbują go przekupić kasą z pustego kontenera, ale 0 dolarów to raczej kiepska stawka, więc już ma ich rozwalić, gdy na szczęście zachodzi go Ryba. Smoczyca będzie dumna. Po czym Jerzy obiecuje przekazać kasę z nagrody na pały i sieroty, a później wracają z Ewką na lotnisko, odbierając prawdziwy kontener z forsą i Niuńka, zastanawia się, co oni z nią zrobią. A kto powiedział, że to dla ciebie? Moja prawdziwa ocena tego filmu to 10 na 10. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót przygotowany specjalnie dla ciebie, killer.